Tak, tytuł tego filmu to nie jest żaden głupi żart. To naprawdę się stało. Jeden z horrorowych artystów dał nam matkę Sirenheada. Naprawdę. I szczerze, nie ma takich innych słów, mógłbym rozpocząć ten materiał, więc po prostu spójrzcie na to. Tak, wiem, brzmi jak abstrakcja, ale to naprawdę się stało. Zatem cześć wszystkim, ja jestem Mondar, a w dzisiejszym materiale rzucimy okiem na postać wykreowaną przez horrorowego artystę G-E-N-I-C-E, albo Genis, jakkolwiek powinno się czytać jego nazwę. Postać, która rozśmieszyła, a zarazem zszokowała mnie swoim jakże abstrakcyjnym pomysłem na siebie. I mam także ogromną nadzieję, że takie same emocje wywoła w was po obejrzeniu tego materiału. Jeszcze nim zaczniemy, gorąco zachęcam cię do subskrybowania tego kanału, ponieważ dobijemy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego, a ty z całą pewnością tej decyzji nie pożałujesz. Zostaw tu także kciuka w górę, próg na dziś to 1200 kciuków w górę. Miejmy nadzieję, że się uda, a tymczasem moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść opowieści o Megaphone, wielkiej matce. Zacznijmy więc tradycyjnie od opowiedzenia historii genezy powstania tego jakże niecodziennego konceptu, prawda? Pierwszą interesującą kwestią związaną z tym bytem jest jego autor. Otóż jak się okazało powszechnie, wielu fanów wykreowania tej postaci przypisuje Leo Vinciblowi, a to nieprawda. Otóż twórca ikonicznego Train Eatera nie ma nic wspólnego z postacią Wielkiej Matki. Szukałem Twittera, a także Instagrama artysty i nie znalazłem nic związanego z tym bytem. Musiałem poszukać głębiej. Po chwili poszukiwań w końcu udało mi się odnaleźć artystę odpowiedzialnego za Wielką Matkę. Jest to Genis, czy też G-E-N-I-C-E. Nie jest to zbyt dobrze znany twórca. Ba, uważam, że jest naprawdę niedoceniony i zasługuje na więcej. Pochodzi z San Francisco, a urodził się w 1994 roku. Niestety żadna z jego kreacji nie wybiła się na taką skalę jak chociażby Sirenhead, czy Cartoon Cat Hendersona, czy chociażby Train Eater Leo Vinciblego. Wielka Matka to dotychczas jego najpopularniejsza praca. Praca, którą teraz widzicie na Instagramie oraz Twitterze artysty, pojawiła się 6 maja 2020 roku. Kiedy nadejdzie czas, żaden Sirenhead ani ich podgatunek nie może odrzucić wezwania Megafonu Wielkiej Matki. Analizą opisu zajmiemy się już za chwilę. Pierw rzućmy okiem na to, co widzimy na zdjęciu. Zaprezentowany tu krajobraz wywołuje u mnie silne skojarzenia z Japonią. Po krótkiej analizie doszedłem do wniosku, iż chyba właśnie jest to Japonia. A zresztą spójrzcie sami. Widzimy tutaj Sirenheada spacerującego brzegiem rzeki na spotkanie z białą, ogromną postacią Wielkiej Matki. Stoi ona w oddali nieopodal ogromnej góry. Wydaje się być naprawdę wysoka, co niektórzy spekulują, iż ma ona ponad 100 metrów wysokości. To, co z miejsca rzuca się w oczy, to jej niezwykle blady kolor skóry. Nieskazitelnie biała postać, wręcz wtapiająca się w górę w oddali. Naprawdę jest to istotny fakt, gdyż odcień skóry Sirenheada był szary. Co ciekawe, matka posiada także jeden ogromny megafon, jedną syrenę, w odróżnieniu od Sirenheada, który posiadał dwie małe. Z głośnika wydobywają się ostre zęby. Sama istota wydaje się być nieco pulchniejsza od oryginału. Nie jest tak wychudzona, nie widzimy jej kabli czy kości. Mimo to jej żebra cały czas są widoczne bardzo dobrze. Z ramion zwisa winorośl. Ten fakt niedługo stanie się znakiem rozpoznawczym tej istoty. Przejdźmy teraz do analizy opisu. Autor sugeruje tutaj, iż jest więcej niż jeden Sirenhead. Opisuje go w liczbie mnogiej, mówi o jego podgatunkach. I tutaj z miejsca przypomniała mi się pewna praca zamieszczona przed laty przez Hendersona, na której widzimy kilkoro Sirenheadów, w tym przykładowo mojego ulubieńca, czyli krwawego Sirenheada. Każdy mniej lub bardziej różnił się od swojego sąsiada. Autor sugeruje tutaj, iż mamy do czynienia z całym gatunkiem. I z pewnością matka, Great Mother, Megaphone, jest tutaj najpotężniejszym z nich wszystkich.
Chciałbym tu także zwrócić uwagę na słowa: żaden Siren Head ani ich podgatunek nie może odrzucić wezwania Wielkiej Matki. Zupełnie tak, jakby za pomocą swojego megafonu mogła wezwać każdego Siren Heada do siebie. Aczkolwiek jeżeli dana jednostka zignoruje wezwanie, prawdopodobnie prędzej czy później matka ją dopadnie i brutalnie ukara za nieposłuszeństwo. Przynajmniej takie moje spekulacje. Uważam, że jeżeli moglibyśmy ustawić ich wszystkich w hierarchii, matka byłaby na samym szczycie. W mojej opinii słowo matka mówi tutaj wszystko, jest argumentem na wszelkie tezy, które przedstawiłem. Niestety omawiana jednostka nie pokazała się już nigdy więcej na jakiejkolwiek pracy. Sam G-E-N-I-C-E nie stworzył żadnej innej pracy z jej udziałem. W rezultacie pozostaje nam jedynie ta jedna praca, która przynajmniej mi bardzo się podoba. A wam? Piszcie w komentarzach. To już w zasadzie wszystkie informacje, które udało mi się znaleźć na jej temat, lecz interesujące rzeczy czyhają w sekcji komentarzy zdjęcia na Twitterze. W jednym z komentarzy autor pisze: oczywiście, ona jest mamą. Jeden z użytkowników zapytał, czy dobrze przytula. Autor odpowiedział, że najlepiej. Sam Trevor Henderson stwierdził, iż jest to piękne. Lecz komentarz, który absolutnie pokochałem, który definitywnie zmiótł mnie na kolana, brzmi: okej, ale gdzie jest papa alarm? Ogarniacie? Papcio alarm. Stary Siren... Ojciec Siren Heada. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie cały ten koncept jest jednocześnie tak świetny i zarazem tak głupi, że po prostu kocham. Swoją drogą interesująco byłoby zobaczyć ojca Siren Heada, co nie? Taką całą rodzinkę. No nie wiem, napiszcie w komentarzach co sądzicie. Ale spokojnie, żarty na bok. To była historia Great Mother, matki Siren Heada, matki całego rodu Siren Headów, całego gatunku. A zarazem najprawdopodobniej najpotężniejszego osobnika wchodzącego w jego skład. Oczywiście pamiętajcie, że jest to historia niekanoniczna, a Trevor Henderson nigdy o Wielkiej Matce nie wspomniał. Wiecie, jest to rzecz pokroju Cartoon Doga bądź Lightheada, jednak nie tak gówniana jak tamto. To jest quality as fuck i naprawdę kocham. A wy co o tym sądzicie? Co sądzicie o matce Siren Heada? Napiszcie koniecznie w komentarzach na dole. Czy podoba wam się taki koncept i jaka była wasza reakcja po zobaczeniu go? Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji, jak zawsze. No i to już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał ci się spodobał. Jak tak, to strzel pod nim kciuka w górę. Pamiętajcie, że próg na dziś to 1200 like. Zasubskrybuj proszę także ten kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego. Zapoznaj się z moimi poprzednimi produkcjami oraz wyczekuj też tych następnych. Obecnie filmy pojawiają się co 2 dni. No wiecie, tak mniej więcej. Jeżeli chcesz mnie jeszcze gdzieś coś kiedyś dorwać w internecie, to serdecznie zapraszam cię na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera, a także serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz codziennie ze mną pogadać, a także z wieloma innymi wspaniałymi osobami. Serdecznie cię tam zapraszam. A na sam koniec chciałbym pozdrowić następujące osoby. Polski pilot FS, Ewa, Szampon, Tadziu, pracownik miesiąca. Pozdrowienia lecą do was serdecznie, was wszystkich pozdrawiam, jeżeli ty także chcesz zostać pozdrowionym w kolejnym materiale, to napisz mi o tym w komentarzu na dole. Tymczasem chciałem podziękować wszystkim osobom wspierającym ten kanał, a także gorąco zachęcić cię do wykupienia wspierającego, gdyż już niedługo będą pojawiać się tam dla was całkiem interesujące rzeczy. Tymczasem moi drodzy, to już tyle na dzisiaj, do usłyszenia w kolejnych filmach i mimo wszystko pamiętajcie, że w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, cześć!